zarządu z dnia 18 lutego w sprawie korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Gminy Dziki na rok 2013. Merytoryczna realizacja sprawy. Paragraf 1. W planie finansowo-rzeczowym Rady Gminy Dziki na rok 2013 wprowadza się następujące korekty. Przenosi się kwotę 290 zł z paragrafu 41.10 na paragraf 43.00. Punkt drugi. Przenosi się kwotę 30 zł z paragrafu 41.20 na paragraf 43.00. Punkt trzeci. Przenosi się kwotę 1200 zł z paragrafu 41.70 na paragraf 43.00. I punkt czwarty. Przenosi się kwotę 1000 zł z paragrafu 43.70 na paragraf 43.00. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Wynik głosowania zarządu 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Korekty dokonuje się w związku z informacjami z SBK w Krakowie. Szczegółowo myślę, że pan radny przedstawi. Ja tylko tutaj opinię jeszcze komisji merytorycznej 4 za 1 głosem. Korekta jest związana z tym, że dostaliśmy informację, fakturę za zarządy. Wstąpiliśmy do ZBK z zapytaniem, czym to jest spowodowane. Okazuje się, że oni biorą pod uwagę rzeczywiste koszty poniesione na otrzymanie danego budynku. A że w ubiegłym roku u nas była malowana klatka schodowa, były na dole robione kraty, były wymieniane tutaj okna, więc koszty były większe i według tych kosztów po prostu opłata eksploatacyjna wzrosła w skali roku prawie o 2,5 tysiąca. Dlatego takie przeniesienia. Te pierwsze trzy pozycje, czyli 290 zł, 30 i 1200, to i tak byśmy przenosili, ponieważ to są z umowy zlecenia, na którą musieliśmy zabezpieczyć większe środki niż były potrzebne, ale to ze względu na to, że zdarza się, że Urząd Miasta nie płaci grudniowych rachunków w grudniu, tylko w styczniu. Tak było w roku ubiegłym, natomiast w tym roku udało się im wszystko grudniu wypłacić, więc te pieniążki zostały. Natomiast te 1000 zł jest wzrostów telefonicznych na po prostu. Będziemy oszczędzać mniej zrobić się. Czy nie mamy przewodniczącego? Czy ktoś chciałby zabrać w tej sprawie? Nie ma chętnych, zatem poddam pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za